Prowadź, o Chryste, prowadź. Modlitwa adwentowa. Oczekujemy chwili nowego narodzenia Chrystusa w liturgii, ponieważ On jest tym, który, jak mówi psalm, wskazuje drogę grzesznikom, pomaga pokornym czynić dobrze, pokornych uczy dróg swoich. Psalm 24. I stąd ku temu, który przybędzie, ku Chrystusowi, zwracamy się z całkowitą ufnością i przekonaniem i mówimy do Niego: prowadź, prowadź mnie w prawdzie, prowadź nas w prawdzie, prowadź, o Chryste, w prawdzie ojców i matki. Zachęceni i umocnieni przez łaskę sakramentalną małżeństwa i świadomi, że są na ziemi widzialnym znakiem Twojej nieprzemijającej miłości dla Kościoła, niech umieją być pogodni i zdecydowani w podejmowaniu, zgodnie z Ewangelią, odpowiedzialności za życie małżeńskie i za chrześcijańskie wychowanie dzieci. Prowadź, o Chryste, w prawdzie młodzież, by nie pozwalała przyciągnąć się przez nowych bożków, jak konsumizm, ekstremizm, dobrobyt za wszelką cenę, permisywizm moralny, protestująca przemoc, lecz żyła w radości według Twojego orędzia, które jest orędziem błogosławieństw, orędziem miłości Boga i bliźniego, orędziem moralnego zaangażowania w autentycznym przekształcaniu społeczeństwa. Prowadź, o Chryste, w prawdzie wszystkich wiernych, aby wiara chrześcijańska przepajała całe ich życie i sprawiała, by stali się dla świata odważnymi świadkami Twojej zbawczej misji, świadomymi i dynamicznymi członkami Kościoła, radującymi się z tego, że są dziećmi Bożymi i braćmi, z Tobą wszystkich ludzi. Prowadź nas, o Chryste, w prawdzie, zawsze. Błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Życie pokazuje, że tak łatwo wierzymy nowinkom, donosom, sensacjom, a tak trudno przyjąć nam za prawdę Słowo Boże i znaki, które potwierdzają to Słowo. Wielkość Jana Chrzciciela zawiera się w jego wierze, w pokornej służbie, całkowitym darze z siebie i dążeniu do tego, aby przygotować drogę Panu. Idźmy za tym przykładem, naśladujmy go sercem otwartym i gotowym na każdą ofiarę.